Dobry wieczór Państwu, witamy z Krakowa, ze Stadionu Wisły witają Adam Nawałka, Janusz Basałaj, przed nami mecz trzeciej rundy Pucharu UEFA. Wisła Kraków gra dzisiaj z Schalke 04 Gelsenkirchen. Za moment obie jedenastki pojawią się na środku boiska. Po tym, co Wisła pokazała w spotkaniach z Parmą, wszyscy obiecujemy sobie dziś w Krakowie wielkie widowisko, bramki, no i co tu dużo ukrywać, zwycięstwo krakowskiej jedenastki. Oto drużyny, które już są na środku boiska. Wspaniała atmosfera w Krakowie. Od kilku dni już nie można było kupić na ten mecz biletów. Wszyscy wierzą, wszyscy chcą. Tu w Krakowie, nie tylko w Krakowie, by Wisła wygrała. Oto skład gości w bramce z jedynką. Rost 4, Rodriguez 5, Kmecz 6, Hajto 8, Beme 11, kapitan zespołu Sand 12, Van Hugdalem 14, Samoa 18, Udekamfajs 20, Poulsen 21, Penza. Ławka rezerwowych Rek, Matejan, Dziordziewicz, Fermant, Wilmoc, Hanke i Trojan. Trenerem zespołu pan Frank Neubart. Jak długo na Wawelu, tak śpiewają kibice przed każdym meczem Wisły. A oto skład gospodarzy w bramce z 30 Ig. A później w polu 2 Szymkowiak, 3 Stolarczyk, 4 Baszczyński, 5 Kosowski, kapitan zespołu, 6 Głowacki, 9 Żurawski, 10 Ucze, 16 Strąg, 18 Job, 31 Kuźba. Ławka rezerwowych bramkarz z numerem 25 Piekutowski, 8 Pater, 17 Paszulewicz, 20 Kantoro, 22 Brożek, 26 Kaliciak. Proszę Państwa, oto trójka sędziów. Na naszych ekranach pan Georgios Kasnaferis z Grecji, 35-letni dżentelmen z Aten. Zawężanie poprzez skrajnych pomocników, również wspomagane przez jednego z napastników. Natomiast oczywiście ofensywa, będzie tutaj z pewnością atak i pomoc skrajnych obrońców. W czerwono-białych strojach wicemistrzowie Polski Wisła Kraków podejmuje Schalke 04. Pierwsza akcja drużyny z Niemiec. Dobra sytuacja, Beme. No i na szczęście dla Angelo Iga i krakowskich defensorów przestrzelił. Doskonała akcja. To jak Wisła zachowuje się w pierwszych minutach. Teraz doskonałe podanie do środka. Kuźba w polu karnym. Kuźba strzela prosto we Franka Rosta. Doskonała sytuacja w czwartej minucie meczu. Henryk Kasperczak może być usatysfakcjonowany. Samoa czy Job? A Samoa otrzymuje się przy piłce i nie ma bramki. Mnóstwo szczęścia mieliśmy teraz pod bramką Angelo Iga. Schalke prostymi środkami w sposób nieskomplikowany osiąga przewagę tuż pod polem karnym Wisły, no a później jest gorąco pod bramką Iga. Mapenza wygrał pojedynek główkowy, a Samoa doszedł do piłki, próbował dośrodkować. ...roboty raczej przeszkadzający rywalom niż skupiający się na konstruowaniu akcji. Teraz Strong, pole karne, dobrze. I... Ciekaw jestem powtórki. Marcin Kuźba protestuje. Arbiter ani myślał gwizdnąć. Pan Kasnaferis upomina naszego piłkarza. Jeszcze raz ta sytuacja. Marco van Hugdalen. Popatrzmy jeszcze teraz. Czekajmy, w pierwszej, całej pierwszej połowie nie było tak źle, ale teraz Kalu Ucze na prawej stronie. Ucze w polu karnym. Ucze! Paul, panie sędzio, to chyba był karny, ale tak naprawdę tylko pan Kasnaferis trzyma przy piłce. Kuźba strzela i jak ta piłka nie wpadła do siatki. Fantastyczna okazja. Kalu Ucze, mogło być 1-0 dla Wisły. Brawa dla Marcina Kuźby, który od początku meczu imponuje naprawdę bardzo dobrą techniką, świetnymi rajdami. Nie sięgnął piłki Rost, a Kalu Ucze miał tak blisko do tego, by Wisła prowadziła 1-0. Bardzo dobra akcja Marcina Kuźby, świetne podanie i tutaj Kalu Ucze powinien wykonać. A Samoa wycofany przez arbitra o kilka metrów. Szymkowiak. I gol! Tak jest, bramka, proszę Państwa, 1-0. 1-0, ruszył jak sprinter w kierunku środka boiska asystent sędziego głównego, a to znak, że piłka przekroczyła całym obwodem linię bramkową. I mamy 1-0 dla Wisły. Za moment zobaczymy tę sytuację. Kto strzelił bramkę? Marcin Kuźba czy Paweł Strąg? Jeszcze raz zagranie w kierunku bramki, jednak Poulsen, samobójcza bramka, widzą Państwo, nie ma wątpliwości. Frank Rost wyjmuje piłkę z siatki. Wisła w 39 minucie meczu prowadzi 1-0. Poulsen, człowiek, który... No, według mnie Van Hugdalem faulował piłkarza z numerem 10 krakowskiej drużyny. Tutaj nie mogło być dyskusji, powinien być projektowany rzut karny. Meczu dominowała na boisku, stworzyła sobie więcej sytuacji, prowadzenie 1-0, nieprojektowane dwa rzuty karne. Teraz akcja, Baszczyński świetnie zabrał piłkę Pęzie, jeszcze Samoa, Penza,
Bene i chyba będzie, nie ma gola, słupek, nie ma bramki. No szczęście i wszystko to, co się ze szczęściem kojarzy, no dzisiaj jest po stronie piłkarzy Wisły. Jak nie padła ta bramka, za moment zobaczymy, mogło być 1-1. Przypominam, Antoni Piechniczek o tym wspominał, że znakomicie rozpoczęli piłkarze Schalke. Pierwszy mecz w Warszawie, 50 minuta drugiej połowy, 50 minuta Varela na 1-0, 54 na 2-0. Krakowianie muszą uważać na te początki drugiej połowy, na początki spotkań. Wychodzą jakoś dziwnie nieskoncentrowani. Teraz Stolarczyk w bramce i na szczęście dla nas. Mecz na wolne pole, nie ma spalonego. Czy Angelo ich zdąży? Nie ma bramki. Nie ma bramki. Emilem pędza naprawdę blisko, blisko szczęścia, ale jest faul. Będzie rzut wolny dla Wisły. Stasuńczyk, jak należy, zostawia piłkę. Beme, Beme teraz za moment zagra do pędzy. Pędza strzela. Boczna siatka. Kolejna znakomita sytuacja. Schalke 0-4, składny atak wyprowadzony środkiem boiska i na szczęście dla piłkarzy Wisły, na szczęście dla nas. Kolejne długie podanie, tutaj powinien przejąć piłkę Angelo Ick, co zrobił Ick i jest gol, gol, gol. 1-1 Wisła Schalke. Emile Lokanda Mpenza. Wisła przeniosła ciężar gry na połowę przeciwnika. Strata, niepotrzebna strata piłki, prostopadłe podanie, wygrany pojedynek 1-1, ma pędzy. Ig nie doszedł do tego podania, nie wybił piłki głową i tutaj niestety Arek Buwacki nie zdążył, aby już przeciąć tą piłkę i wybić na aut względnie rzut rożny. Angelo Ick zawsze gra. Ponownie Ucze do środka, do Stronka, Strong do Ucze, Pater. Zobaczymy, czy właśnie rzut wolny dla Wisły. Rodriguez, jednak sędzia skończył to spotkanie. Wisła Schalke 1-1, nam pozostaje niedosyt, bo pamiętamy pierwszą połowę znakomitą Wisły, a z drugiej strony uczucie ulgi, lekkie uczucie ulgi, bo w drugiej połowie Schalke było zdecydowanie lepsze niż krakowska drużyna. Po pierwszej połowie bardzo dobrej, rozgrywanej przez Wisłę, mieliśmy duże nadzieje na nawet poprawę wyniku. Niemniej jednak trochę mniej uważna gra w obronie Wisły spowodowało to, że stracili bramkę.